Chodzi o festiwal Woodstock, festiwal, który odbywa się w Kostrzyniu. Mówiłem o tym kilka dni temu, prosiłem marszałków, zarządy województw naszej koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u o zaangażowanie przewozów regionalnych, o umożliwienie młodzieży dotarcia, dostanie się na ten festiwal. Państwo wiecie, że ze względu na niezrozumiałe czynniki polityczne decyzją PKP Kostrzyń jest omijany przez pociągi PKP, więc tutaj dzięki błyskawicznej akcji marszałków, to marszałek Struk, marszałek Geblewicz, marszałek Elżbieta Polak, gospodyni z marszałek województwa lubuskiego zaangażowali się błyskawicznie i pomagały tutaj w koordynacji tej pomocy i możliwości dania młodzieży możliwości dojechania na ten koncert. Cieszę się, że dzisiaj dołączył marszałek Andrzej Buła z Opolszczyzny i cieszę się, że jest także deklaracja ze strony marszałka Piotra Całbeckiego, że on także będzie wspomagał tę akcję i pomoże młodzieży z Kujawsko-Pomorskiego, żeby skutecznie, szczęśliwie dostać się na ten koncert i z niego powrócić. Za to dziękuję, bo to jest ważna rzecz i taka bardzo symboliczna. Zawsze przypominam i mówię o tym w kontekście moich podróży do Jarocina na początku lat 80., kiedy podobnie wtedy muzyka była trochę inna, wszyscy byliśmy trochę inni i młodsi, ale władza tak samo nie lubiła niezależnej muzyki i w ogóle niezależności i wolności. Wtedy udało nam się dojeżdżać do Jarocina. Dzisiaj jestem przekonany, że dzięki pomocy marszałków Platformy Obywatelskiej, wszystkich ludzi dobrej woli, że będą młodzi ludzie mogli dojechać się i słuchać muzyki, oddychać wolnością tam w Kostrzyniu na festiwalu Pol Rock, kiedyś Woodstock. Dziękuję bardzo. Oczywiście do Kostrzynia pojedą składy pociągów z młodzieżą z naszego regionu. Nie ma to znaczenia, gdzie młodzież chce jechać i na jakie spotkania. Ważne, żebyśmy pomagali, szczególnie kiedy przychodzi okres wakacyjny. Trzeba nie tylko zagwarantować darmowy przejazd, ale co ważniejsze, bezpieczny przejazd. I na pewno zrobimy wszystko, żeby młodzież i dojechała i wróciła bezpiecznie na festiwal.